Witam na otwarciu pierwszej mojej paczki przesłanej z Chin z sklepu wysyłkowego Temu. Sam jestem ciekawy, w jakim stanie ona doszła. Tutaj jest paczuszka. Odcinamy i zobaczymy, co się w niej tutaj znajduje. O! To trzecia paczka, pierwsza i druga póki co nie przyszły. Mamy w trzeciej kolejności. I co mamy? O, do uszu. Mamy również takie drobiazgi jak do robienia jajek. O, mamy buty. Czyli dwie paczki razem przyszły. Zaraz do nich wrócimy. Mamy dodatkowo jeszcze wagę do samolotową, do ważenia bagaży. Mamy klej do butów. Mamy, do języka drapaczkę. I mamy co? Wkładki do butów. Tyle rzeczy przyszło, czyli dwie paczki w jednym. W takim razie przejdźmy do obejrzenia, jak to wszystko wygląda. Patyczki do uszu. Zakupiłem dlatego, że mają ładny kolor zielony, takich nie ma, ale widać nie są takie zbyt grube. Mam nadzieję, że będą do wykorzystania. Trochę mniej takie puszyste jak nasze. Dobra, tyle o patyczkach, bo co tu można więcej mówić. Tutaj mamy wkładki do butów. Zaraz zobaczymy, jak one wyglądają, jak się prezentują. O, bardzo miękkie. Fajne, takie ergonomiczne. Zobaczymy, jak będą pasowały w butach. To za chwilę. Takie środki designerskie, kolorowe. Na zewnątrz żółte. W bardzo modnym wyglądzie. Co my tu jeszcze mamy? O, mamy taki gadżecik do dbania o nasz język. Otwieramy Comfort Clean i wyciągamy, o, do czyszczenia języka. Takie niby główienko, ale pewnie przydatne. Zwłaszcza, że ktoś dba o higienę. Co my tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze klej. Klej sobie darujemy. Na razie nie ma potrzeby. Żadnych dziur nie mamy. Locreft, mam nadzieję, że będzie dobrym klejem. Okaże się solidnym. Co my tu jeszcze mamy? No i właśnie przedostatnia rzecz, którą mamy, to właśnie takie śmieszne pierdółki, jak ktoś chce ładnie, żeby wyglądało na jego talerzu, jeżeli sobie właśnie będzie robił jakieś racuchy, a zwłaszcza jak będzie robił jajka na twardo, to będzie mogło to tak ładnie, estetycznie wyglądać. I mamy kolejną rzecz, czyli wieszak. Wieszak, jest bateria do tego. Wygląda dosyć solidnie, ładnie. Zaraz sprawdzimy, czy działa. W wadze zadbano o wszystko, nawet żeby była bateria. Zaraz ją zamontujemy i sprawdzimy, jak działa. Baterie wkłada się bardzo intuicyjnie. Wystarczy tylko usunąć, tylko teraz żebyśmy się nie pomylili, gdzie jest plus, a gdzie jest minus. O, udało się za pierwszym razem. Pięknie wyświetlacz działa. O, zamontujemy to, zaciśniemy. No i dobra, zrobimy teraz nacisk. O, proszę bardzo. Waga działa, bardzo fajna, że można sobie zawinąć bagaż, przytrzymać i zważyć dokładnie, tak że nie będzie problemu z nadwagą na lotnisku. Mały gadżet, a bardzo przyjemny. A, ustawia się jeszcze, przełącznik jest na funty albo na kilogramy. O, i co dziwne, jeszcze jest Fahrenheit temperatura, czy można sobie zbadać na miejscu, będąc w podróży, jaką mamy temperaturę. A w tym momencie chyba to jest przeszacowane, bo jest 17 stopni, na pewno jest więcej, 62 Fahrenheita. No i tu właśnie jest otara. Naciskając widzimy wagę. O, mamy funty i pewnie ten ostatni jest również o kilogramy. Mamy tutaj nacisk. Uważam, że będzie fajna. Niedługo będzie wykorzystana podczas wyjazdu.
I ostatnia rzecz, uwaga, uwaga, buty. Czyli dwie paczki w jednym okazały się. Zobaczcie, wyglądają na całkiem fajne, solidne, bardzo miękkie, wręcz hipermiękkie. To co, zaraz zabierzemy się za ich przymierzenie i ocenicie sami. Mamy więc tutaj buciki. I zobaczymy, jak się w nich chodzi. Czy pasują na naszą nogę? Wow, naprawdę bardzo miękkie, eleganckie, wygodne, z taką gumką. Bardzo podobają mi się. Zobaczcie sami. Buty naprawdę piękne, designerskie, nowoczesne. I bardzo miękkie, naprawdę mi się wydaje, że wręcz jakby na tą nogę pasowały. Cieszę się, że je sobie kupiłem. Buty, co ciekawe, nie przyszły w pudełku, tylko przyszły właśnie same włożone we folii. Może to i dobrze, bo karton i tak by się wyrzuciło, a waga robi swoje. Każdy gram dodatkowo w transporcie, zwłaszcza samolotowym, nie jest mile widziany. Wkładki również pasują. Można sobie je zmieścić. O. A teraz jeszcze wkładki. O, fajnie takie napompowane, bardzo wygodne, przyjemne. Buty warte uwagi, zwłaszcza, że cena niewygórowana. Polecam. Mamy kolejny unboxing. Paczki, a właściwie dwóch paczek w jednym z chińskiego sklepu Temu. Zobaczmy, co tym razem do nas przyszło. Zatem otwieramy. Paczka solidnie zabezpieczona. Przywieziona właśnie przez kuriera. No i rozpakowujemy. O. Jesteśmy już w środku paczki i patrzymy, co dzisiaj do nas przyszło i na ile są to rzeczy godne uwagi. A mianowicie mamy zestaw odblasków samochodowych. Mamy piękne laczki. Mamy zabezpieczenia do tubek, aby dokładnie nam się wszystko zużyło z danej tubki. Mamy taki oto wieszak. Mamy zabezpieczenia na woreczki, na wyjazd albo w kuchni. I co tu jeszcze mamy? O, tu będzie konkret. Większy konkret. A, jeszcze mamy do butów mini łyżka. Zestaw wytrzymałych, samoprzylepnych haczyków. I mamy coś ostatnia rzecz. A, jeszcze nie ostatnia. Ale się przykleiło. No, sporo tego wyszło. Mamy taką łyżkę do butów dla leniwych. Mamy, nawet nie wiem, co to jest. A, już chyba się domyślam. Do oddychania, no przeciwko kichaniu chyba. Mamy taki wałeczek do mopa. Mamy kolejną wyciskarkę do tubek. I tutaj mamy największą rzecz, jaką zamówiłem. Mop samochodowy. Nie ukrywam, że najbardziej mi tym mopie zależy, bo dbam o czystość mojego auta, zwłaszcza, że jest nowe. Warto o nie zadbać, żeby ładnie wyglądało. No to może od tego mopa zaczniemy naszą opowieść. O, proszę bardzo, tutaj jest mop. Kupiłem go ze względu na to, że jest taki bardzo ergonomiczny. No i może umyć w takich miejscach właśnie gdzieś na zgięciach karoserii.
No, wygląda całkiem fajnie. Z tego co wiem, to jest zmienne te nakładki, można je wyprać i można je wykorzystać. O, i mamy do tego co? Taką długą właśnie rękojeść, rurę. O, wkładamy. Można to ładnie zatrzasnąć. I proszę bardzo, na 1, 2, 3. Całkiem spory, a zależało mi, żeby można było myć dach. Wygląda całkiem solidnie. O, mop jak widać jest całkiem spory, więc można go sobie właśnie wykorzystać do umycia dachu pod różnym kątem. O, wygląda no dosyć solidny. Będzie to bardzo przydatny gadżet do mycia samochodu pod różnym kątem. O, zobaczcie, się ładnie wygina. Zobaczymy, mam nadzieję, że to będzie dosyć przydatne. Mamy jeszcze do mopa dodatkowo dokupiony taki oto stojak na mopy, jak to nazwa, przytrzymywacz. Składa się to z dwóch takich części. Można to włożyć, zdjąć i to przykleimy do miejsca, gdzie będzie mop. I mop będzie wisiał, akurat w moim wypadku w garażu, na ścianie. Więc o, przyciska się, jest taka guma, o, i tak będzie mniej więcej wisiał ten mop na ścianie. Łatwo będzie zdejmowalny, z gorzej zakładaniem, ale może to kwestia przyzwyczajenia. O, proszę bardzo, trzyma się i tak to będzie działało. Zobaczymy, czy utrzyma to, czy utrzyma się to na ścianie garażu. To byłaby, o, taki fajny zestaw. Wydaje mi się, że bardzo przydatny i będzie zajmował mało miejsca. Kolejna rzecz to 10 wytrzymałych, samoprzylepnych haczyków. Nie trzeba niszczyć ściany, można po prostu przykleić i może być na przykład wisieć sobie, o, tu w wypadku akurat nożyczki, ale możemy zawiesić sobie jakieś ubranie, a najprawdopodobniej chodziło tutaj, żeby zawiesić jakiś obraz, czy to utrzyma, nie wiem. Na obrazku reklamowym wyglądało to znacznie solidniej. Będziemy niebawem testować, czy to się przyda. O, przyklejamy i producent uznaje, że jest to wystarczająco. Nawet można odkręcić ten, o, to taka jak gdyby śrubka. Można byłoby przykręcić i na tym właśnie zawiesić różne rzeczy. Czy przydatny, czy to ma sens, sami ocencie. Zobaczymy. Ja akurat to wziąłem, aby wykorzystać do garażu i aby w kuchni do jakichś tam szmatek, do takich tam drobnych drobiazgów właśnie, żeby to wykorzystać. Kolejna rzecz to plastikowe klipsy. Jak to wygląda? O, coś takiego. Na przykład jeżeli mamy, o, chcemy zamknąć jakieś środki spożywcze czy coś, o, możemy to zamknąć, przycisnąć i, o, materiały sypkie czy coś można wtedy przytrzymać, nie wysypie się, można zabrać na wycieczkę jako drugie śniadanie czy jakiś cukier, mąka. Wydaje mi się, że coś takiego może być całkiem przydatne do gospodarstwa domowego. Podobnym produktem jest klips uszczelniający. Działa na tej samej zasadzie, tylko po prostu woreczek zwiniemy. O, tutaj sobie woreczek zwiniemy. No, trochę sobie muszę zmniejszyć. O, mamy taki woreczek. Wprowadzamy, ściskamy, wkładamy. I coś takiego właśnie można wykorzystać też właśnie do przenoszenia materiałów sypkich albo do ich zabezpieczenia. Następna rzecz to, no wiadomo, wieszak do wieszania na kilka takich właśnie haczyków. Proszę bardzo, oto wieszak. Możemy tutaj zawiesić różne rzeczy, kurtki, torby. Kolejny gadżet to miętowy sztyft pobudzający do nosa. Każdy z nas w większym lub mniejszym stopniu ma problemy
z górnymi drogami oddechowymi, z oddechem, więc coś takiego sobie zafundowałem, to jest wyciągane, o, zabezpieczające przed nadmiernym zużyciem się tego sztyftu. I co jest ciekawego, w aptekach z reguły spotykają się pojedyncze, a to mamy co? Podwójny, fajny, taki miętowo-cytrynowy, zwłaszcza na katar, na przeziębienie, warto coś takiego mieć na podorędziu. Kolejny zamówiony gadżet to ręczny wyciskacz do pasty do zębów. Ja już takowy posiadam, kupiłem sobie drugi, bo w gospodarstwie domowym zawsze coś takiego się przyda. Pokażę, jak to działa. Zakładamy pastę do zębów albo inną pastę na taki a la klucz, będący częścią wyposażenia. Wkładamy to i zakręcamy. Powoduje to wyciskanie właśnie pasty do samego końca. Aczkolwiek, jak stwierdziłem, no prawie że porównywalne, jeżeli tak po prostu stoi sobie w naturalny sposób, skapuje pasta, podobnie jak się wyciska, to praktycznie jeden do jednego. Czyli zależy od nas, czy wolimy, aby tak stała pasta u nas przy toalecie, czy tak stała, to już jest nasz wybór. Mniej więcej funkcja podobna, wszystko zleci, tylko że jak jest tak, trzeba jednak pastę rozciąć, a tutaj praktycznie do końca wysyć się. A teraz kupiłem drugą wersję, coś takiego do spróbowania, przetestowania, która jest lepsza. Wydaje mi się, że to jest fajniejsza na jakieś wyjazdy wycieczkowe w plener, kiedy przez dłuższy czas nie ma nas w domu, kiedy każdy gram powierzchni w naszym bagażu się liczy. Tutaj już założyłem, dwa są w komplecie, już jedno założyłem i tutaj polega na wyciskaniu i zobaczcie, jak ładnie też wysysa i teoretycznie powinno być do samego końca. O, zobaczcie, to akurat jest prawie pusta, no i w tym momencie krem wychodzi. Uważam, że akurat taki gadżet bądź taki jest bardzo fajnym pomysłem w naszej toalecie do wykorzystania. Czas na następny gadżet. Są to naklejki odblaskowe do samochodu. No, o tym nie będziemy mówić. Mamy cztery w komplecie. Widzę, że się świecą, odbijają światła. To na pewno wykorzysta się do naszego bezpieczeństwa. Ja akurat samochód mam w kolorze czerwonym, więc pomyślałem sobie, że te naklejki będą świetnie pasowały. Czas zaprezentować dwa przedostatnie gadżety. Są to mianowicie łyżki do butów. Rzecz klasyczna, warto mieć. Jedna jest taka mała, przenośna łyżka, kieszonkowa wręcz, a druga coś takiego plastikowego, bardzo lekkie. No, wygląda trochę na ten marny plastik, nie wiem, czy to wytrzyma, ale pomyślałem sobie, że do pracy sobie kupię, gdzie takich łyżek nie ma, gdzie na przykład przebierając się przed powrotem do domu coś takiego wykorzystam. No i właśnie wypróbujmy to na nowych butach, które właśnie dostałem w paczce wcześniejszej z firmy Temu. Będzie okazja do sprawdzenia. Mamy oto buty i wypróbujemy. Klasycznie i tak w tym wypadku bardzo szybko się wkłada, ale zobaczmy, jak to będzie wyglądało na tychże gadżetach. O, tu jest coś takiego. Można sobie zawczasu, o, trochę ciężko się wkłada, nie wiem, czy takie przyjemne jest, ale o, proszę bardzo. I wtedy po wyjściu z pracy, proszę bardzo, zakładamy sobie, przytrzymujemy to nogą, to akurat takie buty, o, proszę bardzo, coś takiego można zdjąć, wyjąć. No, tutaj trochę może nie pasować, ale sam chodzi o proces wkładania. Proszę bardzo, wyjmujemy, wkładamy i teraz wypróbujmy to na klasycznej łyżce. Tu mamy coś takiego, proszę bardzo, przyciskamy, wkładamy łyżkę i już but jest. Chyba jednak w tym wypadku myślę, że łyżka klasyczna zwycięża. Pomocnik dla leniwych butów bądź łyżka klasyczna. W moim wypadku uważam, że nawet taka
mini łyżka klasyczna jednak wygrywa, jest bardziej poręczna, można włożyć do kieszeni, czy do kurtki, czy po prostu w pracy sobie gdzieś tam zawiesić. Myślę, że to dobry pomysł, aczkolwiek jak ktoś lubi gadżety, to może coś takiego sobie też wykorzystać, ale mi się wydaje, że z tym jest jednak więcej bawienia się. Mamy ostatni zakup z firmy Temu, ze sklepu Temu. Są to takie oto bamboszki. Duży plus, że firma Temu nie przesyła w kartonach, a jedynie w takich właśnie zipowatych. O, proszę bardzo, otwieramy folijki typu zip i już wyciągamy właśnie nasze piękne buty. Wyglądają na miękkie, bardzo przyjemne w noszeniu. Ładnie sobie wybrałem kolor, ale mamy jeszcze inne kolory. Akurat ten uważam, że będzie najbardziej pragmatyczny. I zapraszam do przymiarki. Mamy nasze kapcie i proszę bardzo, zakładamy. Pasują jak ulał. Bardzo ciepłe, wygodne, przyjemne w noszeniu. Ja już od pierwszej chwili jestem z nich bardzo zadowolony. Myślę, że będą i fajne w praniu, i w noszeniu. Idealne akurat dla mnie. W sam raz pasujące. Polecam. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o moje pierwsze zakupy. 4 paczki z sklepu Temu. Pierwszy unboxing. Generalnie podsumowując, w większości gadżetów jestem zadowolony. Buty strzał w dziesiątkę. Papcie również strzał w dziesiątkę. Łyżka do butów, uważam, pewnie naklejki do odlaskowego samochodu będą też fajnym pomysłem. No, trochę gorzej, jeżeli chodzi o te haczyki samoprzylepne na fotce. W sklepie wyglądały znacznie ciekawiej, solidniej, na taki solidny akryl. No ale zobaczymy, czy będą działały. W sumie nieduży wydatek, pewnie się to wykorzysta do jakichś drobiazgów. Podobnie jeżeli chodzi o klips uszczelniający, no ten mniejszy klips, no zobaczymy, ten większy pewnie się wykorzysta. Może akurat aż tyle tych 10 sztuk nie wykorzystamy, ale myślę, że będzie to też bardzo przydatna rzecz. No uważam, że 75-80% moich zakupów to były zakupy udane, które z pewnością wykorzystam, a resztę, no cóż, trudno. Na zdjęciach wyglądało znacznie korzystniej niż w realu. Tak to jest z zakupami w sklepach chińskich, ale ceny były tak niskie, że to wliczyłem w koszty i jakoś to odżałuję. Myślę, że na pewno jeszcze nie raz wrócę do tego sklepu, może bardziej rozważnie. Kupując gadżety będę bardziej przemyślał sens ich nabycia, ale jeżeli kupujemy coś solidnego typu buty, typu papcie, jakieś swetry, mogę z czystym sumieniem polecić tegoż sprzedawcę, tą właśnie platformę Temu, bo myślę, że warto.